tej strony Przemek. Witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak założyłem akwarium za jednego z moich ostatnich klientów. Przy okazji, jeśli marzy Ci się akwarium i chciałbyś, żeby było ono wyjątkowe, a nie wierzysz w swoje umiejętności lub też po prostu będzie to Twoje pierwsze akwarium, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Napisz do mnie maila na adres wilk.przem@gmail.com i na pewno razem stworzymy coś wyjątkowego. Akwarium, które zakładam dzisiaj, to akwarium ze szkła OptiWhite o wymiarach 150x50x50 cm. Akwarium będzie oświetlone dwoma lampami Skylight HyperSpot FM. Będą one zamontowane na stędzie również ze Skylighta. Jest to stęd krawędziowy, który kładziemy na krawędziach akwarium i nie musimy podwieszać lamp. Jest to świetna opcja dla kogoś, kto nie chce lub po prostu nie może podwiesić lamp w swoim mieszkaniu, domu. I teraz możecie zobaczyć, jak taki stand jest montowany. Za filtrację w tym akwarium będzie odpowiadał filtr HyperMax z wężami zredukowanymi ze średnicy 19x25 na średnicę 16x22. Oraz do tego będą wloty i wyloty ze stali nierdzewnej. Tak prezentuje się przygotowany do aranżacji zestaw akwariowy. Dajcie znać, co Wy byście zrobili w takim akwarium. Jestem ciekaw Waszej wyobraźni, Waszych pomysłów. Tutaj inspiracją miało być akwarium, które wraz z Łukaszem Ciszkowskim już prawie 2 lata temu zakładałem w sklepie AquaShow. Tak więc do dyspozycji mam materiały, które znalazły się w tamtym akwarium, czyli korzenie Dark Old Wood, kamienie Dragonstone oraz system podłoża z firmy Yokuchi. Układanie aranżacji. Rozpocząłem sobie od włożenia do akwarium największych kawałków drewna, które posłużą mi jako baza mojej aranżacji. Pod kawałki drewna wykładam kamienie Dragonstone, które nie tylko stworzą bazę i pozwolą mi na ułożenie drewna pod takim kątem, pod jakim mi się podoba, ale również później przykleję je korzenie do kamieni za pomocą wacików kosmetycznych oraz klejocu janoakrylowego, co zapobiegnie wypłynięciu tych korzeni po wypełnieniu akwarium wodą oraz będzie akwarium i aranżacja dużo prostsza w serwisowaniu. Następnie wysypałem podsypkę Ganban. Jest to podsypka pod podłoże aktywne. Jest ona bardzo porowata oraz zawiera dużo mikroelementów, a ta jej porowatość pozwala na zasiedlenie się dużo większej ilości bakterii nitryfikacyjnych oraz zapobiega tworzeniu się stref beztlenowych w podłożu. Teraz możecie zobaczyć właśnie, jak przyklejam do siebie korzenie i kamienie. Ważne jest, żeby tych punktów łączących ze sobą korzenie i kamienie było przynajmniej 3-4, tak żeby to było wszystko stabilne. Pamiętajcie też o wentylowaniu pomieszczenia, w którym kleicie aranżację, ponieważ opary, które wydostają się, tworzą się podczas spajania się, podczas reakcji wysychania kleju na tych wacikach kosmetycznych, są toksyczne. Następnie zacząłem dodawać do aranżacji kolejne kawałki drewna, tym razem już troszeczkę mniejsze i na bieżąco już je kleiłem ze sobą.
tutaj teraz ten korzeń, który właśnie kleję, możecie zobaczyć, że wcześniej on miał taką odnogę odchodzącą w prawo. Zupełnie mi ona nie pasowała, także za pomocą sekatora po prostu ją usunąłem i wygląda to dużo, dużo lepiej. Później przykleiłem ją po prostu w troszeczkę innym miejscu. Ostatnią częścią bazy hardscape'u stanowią kamienie Dragonstone, które układam w taki sposób, by tworzyły, przedłużały linie, które stworzyły już nam tutaj korzenie, i to wszystko naprawdę fajnie ze sobą współgra. Aranżacja, którą stworzyłem, ma taki kształt dużej rozlanej wyspy z przerwą w złotym środku, w 1/3 długości akwarium, i tam jest miejsce na specjalną roślinę, którą zobaczycie w późniejszej części filmu. Podłoże uzupełniłem o węgiel aktywny, który zapobiegnie się tworzeniu toksyn w podłożu, oraz wysypałem bakterie z firmy Yokuchi, które pozwolą na przyspieszenie dojrzewania akwarium. Dodatkowo podłoże uzupełniłem jeszcze o kapsułki nawozowe, również z firmy Yokuchi, co pozwoli na uwalnianie się tych składników przez dłuższy okres czasu w bardzo powolny i kontrolowany sposób. A że tutaj rośliny, które planowałem użyć, są wolno rosnące i odżywiają się mocno swoim systemem korzeniowym, to taki sposób, taki system tutaj myślę, że sprawdzi się idealnie. Główna warstwa podłoża Yokuchi Jiban. Teraz Yokuchi, myślę, że mogę o tym śmiało powiedzieć, wypuściło swoją trzecią wersję podłoża. Podłoże było prezentowane na targach. Granulki są naprawdę dużo, dużo twardsze. Podłoże jest jeszcze ciemniejsze i nawet po wsypaniu podłoża bezpośrednio do wody ono nie pyli, nie zamula nam tej wody. I z przodu wysypałem piasek o odcieniu takim bardziej żółtym, który pasuje do korzeni i kamieni Dragonstone. A jako wykończenie mojej aranżacji między kamienie wysypałem drobne otoczaki, które również tutaj pasują świetnie kolorem. Dajcie znać, czy takie wykończenie Wam się podoba. Sadzenie roślin rozpocząłem od rośliny, jaką jest Marsilea hirsuta. Jest to bardzo prosta roślina pierwszoplanowa, która w formie podwodnej stworzy piękne detale na przodzie. Na drugim, trzecim planie posadziłem Echinodorusa magdalensis. W formie podwodnej jest to taka wysoka, trawiasta roślina. Ona jest w obu rogach akwarium i stworzy tutaj nam piękne obramowanie tej aranżacji. Drugi oraz trzeci plan, bardziej trzeci, to miks roślin, miks dwóch gatunków kryptokoryny Venti Green oraz kryptokoryny X Visili, i one schodzą się tak ku środkowi aranżacji. Jeśli chodzi o drugi plan, taki naprawdę drugi plan, to stanowią go głównie epifity i są to bucefalandry, anubiasy, mikrozorium trident oraz Bolbitis heudelotii. No a w tym złotym środku posadziłem bulwy lotosa czerwonego oraz kryptokorynę balansae. Mam nadzieję, że ten czerwony lotos tutaj zrobi mega robotę i za jakieś 2 miesiące będzie tam piękna kępa dużych czerwonych liści. No a korzenie uzupełniłem jeszcze mchem
Tak się mu prezentuje obsadzone akwarium. Ja jestem z niego mega, mega dumny, zadowolony. Myślę, że akwarium ma potencjał, by być moim ulubionym zbiornikiem naturalnym, który założyłem. I teraz jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy, czyli odklejenie folii z lamp HyperSpot. No, teraz to się dopiero prezentuje. Przypominam, jeśli marzysz o wyjątkowym akwarium, koniecznie skontaktuj się ze mną. Mam nadzieję, że razem uda nam się stworzyć coś wspaniałego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!